Cześć, witajcie w gotowaniu z Joanną. Dziś przygotujemy pyszną, słodką nutellę z awokado. Będzie zdrowo, naturalnie i smacznie. To co, gotujemy? To co, zabieramy się za przyrządzenie pysznej nutelli. Co nam będzie potrzebne? Dwa awokado, dwa bananki, kakałko i ja mam orzechy włoskie, ale mogą być inne, albo bez orzechów. I miód, jeśli będzie dla Was za mało słodka. I oczywiście mikser do zmiksowania, ale jeśli nie macie, można zwyczajnie tylko nożem. To co? Obieramy awokado. Trzeba patrzeć, żeby było mięciutkie, to wtedy bardzo łatwo nam, proszę, odejdzie ze skórki. Pesteczka. Nie wiem, czy wiecie. Z awokado jest bardzo zdrowa. Można ją ususzyć i ścierać sobie do różnych potraw, sałatek i w ogóle. Awokado jest bardzo zdrową. Bardzo zdrowe, zawiera zdrowe kwasy, które obniżają ciśnienie. Zdrowe tłuszcze, które wspomagają nas. Aczkolwiek nie powinno się jeść go za dużo, no bo jest tłuste. Ale nasza nutella będzie bardzo smaczna, pyszna, zdrowa, bez naturalnych składników. Tylko naturalnych i bez dodatków cukru. Teraz bananek. Jeszcze. I wszystko po prostu sobie. Im słodszy i im cienniejszy bananek, tym będzie słodszy. Tym będziemy mniej potrzebowali miodu. Taka nutella będzie pyszna do chleba, do grzanek. I na przykład do naleśników. Do bananów, awokado, dodajemy kakao. 4 łyżki kakao. I to wszystko po prostu miksujemy lub pozdrabniamy widelcem. Zapomniałam. Orzech, garść albo dwie orzechów, które też wspomagają nasz organizm. To co? Miksujemy. Moja nutella potrzebuje miodu, więc dodajemy miód. Oczywiście wiadomo, najlepiej, żeby był z pasieki kogoś, kogo znacie, że ma pszczoły. Wiecie, że jest naturalny, zdrowy. A co? Miksujemy dalej. Nasza nutella jest gotowa. Popatrzcie, jaka jest konsystencja. Jest pyszna, słodka, no i zdrowsza od swojej koleżanki ze sklepu. Można ją mieć z chlebkiem,
bardzo pyszne będzie na pewno z naleśnikami i z różnymi innymi placyszkami. Zapraszam do gotowania z Joanną.